Halo, halo, witam serdecznie. Conan Exiles i moje kilka groszy na temat gry. 8 maja gra miała premierę. Pełnoprawna gra już, oczyszczona z wszelakich tam błędów i innych pierdół. Co się okazuje, nijak nie idzie wejść na żaden, absolutnie żaden serwer. Tak to wygląda. 39 jest to liczba sortowana tutaj od najmniejszej ilości. A wiadomo, że też liczy się ping. Więc jeśli ktoś chce pograć na oficjalnym, no to nie ma raczej takiej możliwości. Próbowałem kilkunastu serwerów. Nie da rady. Po prostu nie da rady wejść, nawet jak jest 39. 37, jak znajdziemy serwer z graczami, cały czas wyskakuje, że serwer jest pełny. Ktoś może nie dowierzać. No to spróbujemy. Trzydziestu dziewięciu graczy. Serwer jest pełny. Pokazuje bzdury w ogóle tabelka. Oficjalne. PvP region UE oczywiście, bo na innym nie ma najmniejszego sensu grać, ponieważ no, są pingi potworne. Ale również takich serwerów wolnych nie ma. Więc co? Ktoś powie, przejdź na prywatny serwer. Proszę bardzo. Historia. I już słów kilka na ten temat. No, znajdą się osoby, które powiedzą, no ja gram na oficjalnym, no ja się wbiłem na oficjalny i od momentu respa przeszedłem do pierwszej wody, która tam jest na biomie zielonym i grę sfrizowało, ścięło się wszystko, ani do menu nie mogłem wyjść, ani nic. Koniec, kropka, klops. Co jest dziwne, to historie. Ciekawe dosyć. Mi taką historię długą pokazuje, gdzie nie byłem na tych serwerach. No ale może ulubiony. Historia też nie. Pokażę wam coś innego. I tu sobie powiedziałem, że zrobię reklamę temu serwerowi. Gość, który miał serwer w Arku, zrobił również tutaj serwer. No, tylko nie wiemy. El Polako w każdym razie to by się nazywało. Skumał się z graczami, co dla mnie jest absolutnym bezsensem. On może sobie dodawać każdemu przedmioty. I napieprzał nas, ekipę drugą, ekipę trzecią. Jak nas pojechał, przenieśliśmy się do ekipy trzeciej, po czym na drugi dzień ekipa trzecia została pojechana. Oni zbudowali jeszcze w międzyczasie kolejną bazę. Kolejną bazę też pojechali. Oczywiście jakieś dziwne lagi, pingi, uskok można było robić. Nie dało rady uskoczyć. Gość nas trafiał. Trusia, taki gracz na przykład, dziwnie się poruszał, teleportował się, że tak powiem, nie szło go ubić, uwalić, ani trafić. We dwóch żeśmy ganiali na malutkich 6 czy 8 kwadratach, po prostu bez uników pływał sobie i tutaj gracze inni też mówili, z którymi się poznałem, mieli te same sytuacje, więc totalny bezsens. Kolejny serwer, który jest, to cymeria.pl. O, jest El Polako. 50 na 50 graczy. Masakra. No ale klan kanibale.
wszystko załatwi. I to jest najlepsze, że gość załatwia sobie serwer, kupuje serwer, wykupuje sloty i sam go niszczy, dlatego że ci ludzie odejdą, dlatego że nikt nie będzie grał z gośćmi, którzy mają wszystko i mogą wszystko sobie tworzyć. No, bzdura totalna. Ping 419. Makabra. UE Region. Prywatny serwer. I takiego pingu nie było, bo dzisiaj, jak żeśmy wychodzili z tego serwera, było 133, w tej chwili jest 419, czyli to jest możliwe spowodowane ilością graczy. No ale kolejny serwer Cymeria.pl. Należałem do ekipy, był tam admin i mówię nawet o jakiejś reklamie, żeby zrobić, żeby ludzie doszli. Okazuje się, piszą do mnie, że no jak będziesz coś chciał, to my ci damy surowce i tam sobie twórz i rób co chcesz, nie? No sorry, jak będę chciał grać na cheatach, to wrócę na starego peceta i w Simsach wpiszę kod Klapa Ucius, który mi da pieniądze i sobie kupię wszystko w grze, bądź też będę wpisywał kody na starej Amidze, albo pójdę na peceta i będę grał na cheatach. Jest to dla mnie totalny bezsens i nieporozumienie, bo to jest żadna przyjemność granie z adminem, który nam wszystko daje. Admin powinien być od tego, że buduje sobie miasto i wpisuje, jest jakiś event, atakujcie, róbcie coś tam, jest evencik, można zdobyć to, 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 tamto, sramto, siamto, owanto. No, ale widać, ktoś musi się dowartościować, będąc kozakiem w grze. I kolejna rzecz. Naprawdę gra jest super, jest strasznie mocno złożona. Jest tyle kombinacji, jest tyle możliwości, jest tyle rzeczy do poznania. Ja poznałem może 1/20 grając przez te kilka dni. Przykład. Mamy piec, wrzucamy cegły i wrzucamy drewno. Wychodzą nam cegły, ale jest coś takiego jak cegła utwardzana. Aby cegłę utwardzaną zrobić, trzeba mieć jakiś tam kociołek, w którym trzeba coś tam zrobić, dodać cegłę, dodać coś tam i włączyć go tam na jakieś gotowanie. To mówię przykładowo, bo nie pamiętam dokładnie. Siarka dodana z czymś tam powoduje coś tam. Siarka z czymś tam powoduje znowu coś innego. I te wszystkie składniki są potrzebne do robienia kilku innych rzeczy. Jest to olbrzymie drzewko powodujące bardzo rozległe receptury w grze. Gra, już powiedziałem, jest super. Klimat jest super. No ale tak jak tutaj też na tym serwerze walka jakaś mijała się z celem, jeden miał laga, drugi nie miał laga i przegrywałeś, bo ty miałeś laga, ktoś nie. Mimo że masz dobre łącze i bez żadnych problemów, to jest inna sprawa. Rzecz następna. Serwery PvE. Wiadomo, że w tych czasach grę kupuje się po to, żeby grać online i prowadzić jakąś rywalizację, jakąś zabawę, jakieś inne pierdółki. No i macie serwery PvE, oficjalne PvE. Jest 44 z 316. Najmniejsza ilość graczy 37 na 40. 79 pinga. Tylko ja też nie wiem jak. Może przelećmy na dół, że coś się dalej pootwiera. No nie. Żadnych stron nie ma. Ale tu już się pingi zwiększają nawet. Więc 44 serwery w granicach jakiegoś rozsądku wyszukuje. 37 na 40 klikamy. Tu może doczytać. Ale to nie o to chodzi. Ja nie chcę grać PvE. Ja chcę grać PvP. Jak będę chciał PvE, to pójdę sobie na Fortnite'a albo pójdę sobie na Simsy.
Bo PvE jest dla mnie czczą grą, to tak samo jak ja bym sobie singla ustawił. Współpraca z innymi, ze znajomymi, bądź też wiecie, granie solo wraz z panelem admina, który ma wszystko i w ogóle. Więc PvE są dla mnie czczymi w ogóle, że tak powiem, serwerami. One są w ogóle niepotrzebne, bo PvE to my możemy sobie grać solo. Więc po co to trzymają? Nie mam pojęcia. Chyba, żeby się ludzie poznawali na serwerach i sobie gadali, jak to fajnie, i pokazywali genitalia w tej grze, nie? No to jedynie tak można sobie. Oj, to będzie wycięte. No. No i problem jest tego typu, że jeśli ktoś lubi takie gry i chce sobie pograć, no to może sobie kupić, ale niech nie liczysz na granie PvP, chyba że chce kupić i będzie czekał. No to już jest inna sprawa. Tak więc na chwilę obecną, jeśli chodzi o grę, nie polecam, bo nie pogracie. Nie pogracie i jest to dla mnie tragedia. Ja jutro będę próbował dzwonić do Sony, aby odebrać pieniądze, dlatego że jest to niezgodne z naszym prawem konsumenckim, gdyż kupuję produkt i chcę w niego grać. Tym bardziej, że gra nie jest w game preview ani w becie, tylko jako oficjalna, pełnoprawna gra. A grać w nią nie mogę, bo z cheatuchami grał nie będę na prywatnych serwerach, bo to się mija z celem, bo to nie jest gra, to jest oszustwo. PvE mnie nie interesuje, a PvP nie ma serwerów pustych, dostępnych, wszystko zapchane. Także nie polecam w obecnej chwili zakupu gry, mimo że jest naprawdę zajebiaszcza. Tyle w tym temacie. Na razie, trzymajcie się.